Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Jedna z przekątnych rombu ma długość 10. Pole rombu jest równe 40. Jaki obwód ma ten romb? Ok, to zaczynamy sobie od danych. Jedna z przekątnych, na przykład E, ma 10. Pole jest równe 40. Jak możemy wyliczyć pole rombu? Możemy je wyliczyć z podstawy razy wysokość, ale my nie mamy ani podstawy, ani wysokości. Drugim sposobem jest wyliczenie przekątna razy przekątna na 2. Podstawiamy do wzoru, wyliczamy F-kę. I to jest pole, to jest 40. E to jest 10, F-ki nie mamy, na 2. Dwie możliwości. Albo to sobie tutaj skracamy, albo wymnażamy przez 2, jak kto woli. Ja sobie od razu skrócę. To jest 1, tu jest 5. Zapiszę Wam to teraz, jak to wygląda. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i odwracamy. F to 8. Ok, no to możemy sobie teraz narysować ten rąb. Należy wiedzieć, że przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. Oraz, że rąb ma wszystkie boki tej samej długości. Co my mamy? Otóż, mamy F-kę, która wynosi 8 i mamy E, które wynosi 10. Mamy się doliczyć A, czyli, bo to jest temat, twierdzenie Pitagorasa, to szukamy tutaj trójkąta prostokątnego. No mamy go tutaj. Mam ogólnie ich 4, ale biorę ten, bo mi się podoba. Ten konkretnie. I teraz tak. To całe na żółto ma 8. My potrzebujemy połowę, czyli ten bok ma długość 4. Tutaj całe mamy na niebiesko. Potrzebujemy znowu połowy. Ten bok ma 10, no to to ma 5. Za pomocą twierdzenia Pitagorasa wyliczamy A. I. Przy prostokątne, no to 4 do potęgi drugiej. 5 do potęgi drugiej, a kwadrat 16, 25, dodajemy 41, pierwiastkujemy, odwracamy. Z pierwiastkiem z 41 już nic nie zrobimy, nie da się tego rozbić, tak to sobie zostaje. Mamy się doliczać tutaj obwodu, czyli obw równa się. To są 4 boki o długości pierwiastek 41, czyli obwód to są 4 pierwiastki z 41. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zostawcie suba i no i już.